Chodzę właśnie po cmentarzu w Bralinie i tak siedzą we mnie słowa księdza Piotra Pawlukiewicza, kiedy właśnie mówi o spojrzeniu na groby umarłych, na naszych zmarłych i mówi: to nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. To oni żyją, a my umieramy. Chyba coś w tym jest, takiego głębokiego, że tak naprawdę my tutaj na ziemi doświadczamy tej drogi ku niebu, doświadczamy tej drogi ku wieczności, która czasami gdzieś tam nie jest dla nas łatwa, bo całe życie staramy się walczyć o to, by wszystko mieć. Całe życie staramy się zdobywać uznanie. Całe życie staramy się tak naprawdę, żeby ktoś nas docenił. I nagle przychodzi doświadczenie śmierci, która coś kończy, i my się na to nie zgadzamy. My się tego boimy, bo przecież tak bardzo się natrudziliśmy. Tak bardzo próbowaliśmy, żeby to wszystko było nasze. A tu nagle jedna chwila może nam to wszystko zabrać. Może właśnie dzisiaj trzeba troszkę innego spojrzenia. Trzeba zobaczyć, że śmierć wcale nie sprawia, że wszystko się kończy, że umrzemy, że nagle wszystko zniknie. Śmierć tak naprawdę otworzy nam nowe horyzonty, nową perspektywę, której tak naprawdę dopiero wszystko będziemy mieli. I może właśnie to, że tak mocno się staramy tutaj na ziemi, żeby wszystko mieć, żeby z tego życia czerpać garściami, żeby niczego nam nie brakowało, żeby żyć, jak to mówi dzisiaj młode pokolenie, na maksa. Może właśnie to sprawia, że nie dostrzegamy tak naprawdę, że ta brama, która nas tak przeraża, ona otwiera nam bramy wieczności, otwiera nam coś niesamowitego, otwiera nam coś, na co naprawdę czekamy, bo otwiera nas na Boga. I myślę, że to jest to nasze chrześcijańskie spojrzenie, o które też powinniśmy każdego dnia walczyć. Walczyć o to, żeby starać się swoim życiem iść w stronę nieba. Iść, by ten blask, którym jest Chrystus, opromieniał całe nasze życie. Żebyśmy próbowali całe nasze życie przeżyć w blasku Chrystusa, nie tylko jakąś jego część, nie tylko położyć cieniem jakiś moment naszego życia, żeby może tutaj, w tej połowie mojego życia, skorzystać z tego, co daje ten świat, a w tej połowie gdzieś tam oświetlać go chwałą Chrystusa. Trzeba nam dzisiaj zawalczyć o to, by w pełni żyć, tak jak zaprasza nas nasza wiara, w pełni cieszyć się tym, że jesteśmy uczniami Chrystusa i w pełni, że tak powiem, radować się zmartwychwstaniem Jego. Zatem życzę wszystkim, aby w tych dniach odkrywać, że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości. Amen.